dziewczyna i nigdy nie wie. Oj, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest. Może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść. Czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie. Oj, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest. Może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej. Czy znaczysz już od kogoś mniej. No wszystko to pewne, tak prawie jak listek na wietrze, prawie świat. Jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne, tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są w tym. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest. Może jest już źle. I jaka będzie przez najbliższe dni. Przygarnie cię, czy zatrzaśnie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie. O nie wie się. Inaczej jest, jak się mieszka jakiś czas z kobietą. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ja wiem, bo zamieszkałem jakiś czas temu z kobietą. I powiem wam szczerze, że to słowo zamieszkałem to jest lekkie nadużycie, bo z tego wynika, że tam jak była jakaś rozmowa, hej, zamieszkasz ze mną, czy coś w tym stylu, a ja nie wiem, kiedy to się stało. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że ona w ogóle ze mną zamieszkała. Któregoś dnia po prostu się obudziłem i wniosłem jej rzeczy do domu. Bo kobieta ma taki genetyczny, wewnętrznie wgrany plan powolnego przejmowania terenu metr po metrze. Jest jak niemiecki żołnierz 39, który czai się pod szlabanem na granicy i jak tylko wartownik się odwróci, podnosi szlaban, bach! Już masz Wehrmacht w domu. Jak już się wprowadziła, to szybko sobie zdałem sprawę, że już nie jestem autonomiczną jednostką. Jestem pod zaborami. A jak jestem pod zaborami, to muszę robić powstania. Mój ostatni męski bastion męskości. Postanowiłem, że kupię sobie konsolę. Tak, mam 30 lat, kupię sobie konsolę. Będę sobie grał. Po co ci to? No, tak po cichu. Po co ci to? No, z boku będę grał, nie będę przeszkadzał. Po co ci to? No, ale to poprawia koordynację. Po co ci to? A po co mi ten Xbox? Będziemy mieli psa. Zaborca nie pyta. Zaborca oznajmia. Niemcy nie pytali nas, czy chcemy wymienić tabliczki na niemieckie. Po prostu wymienili. No i będziemy mieć psa. Ale spróbuję metodą po co ci to. Ale po co ci to? Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Ale po co nam pies? Jest milutki, spokojny. Będziemy wychodzić na spacer. Ale ja nie będę wstawać o 6 rano. Ja nigdzie nie będę z nim wychodził. Ale to się podzielimy. Ja będę wychodziła latem, a ty zimą. Nic się nie przejmę, kochanie. Szika, szika. No chodź. Mam takie hobby. Jeżdżę z kumplami w góry. Znaczy, miałem takie hobby. Mamy taką grupę mailową i się wymieniamy informacjami o wyjazdach. Co tam piszesz? No, maila z chłopakami o górach. A ja co piszesz? No, o wyjeździe jakimś. No, ale co piszesz? A co to za różnica? No bo może niepotrzebnie piszesz. Baju, hobby. Się dowiedziałem, że w Bieszczadach można spaść. Nie wiedziałem tego wcześniej, ale można spaść w Bieszczadach. Każdy ma czasem taki gorszy, dołujący czas. Tylko jak kobieta ma taki gorszy czas, to zawsze jest wina faceta. Ona też jak ma gorszy czas, to wszystko jest moja wina. No co w pracy, co na ulicy, co w Biedronce, wszystko ja zepsułem. Ale dobra, mówię, przetrwam to, będę takim super chłopakiem, stanę na wysokości zadania. Akurat była w delegacji, wracała, miała taki zły humor, więc pomyślałem, że zrobię jej kolację niespodziankę. Kobiety to lubią. Cały weekend się przygotowałem, przepisy, wszystko to pichce, nakryłem do stołu, pięknie, winko, kwiatki, ładnie udekorowane, gaszę światło, żeby była niespodzianka, przed samym jej wyjściem jeszcze pichce, żeby to wszystko było świeże. A ona wchodzi i pierwsze słowa... Co tak śmierdzi w tym domu? Oho, będzie romantyczny wieczór. Cześć, kochanie!
Smacznego, kochanie. No i tak siedzimy, jemy 10, 15, 20 minut i tutaj już coś się trawi, ale czuję, że tutaj też już coś trawi. Chyba nastąpiło zwolnienie blokady losującej i czuję, że zaraz wylosuje mi losową zaczepkę. A to jakaś taka szczególna data, czy tak po prostu mnie zdradzasz? Jak to jest, że im kobiecie jest lepiej, tym bardziej sądzi, że ją zdradzam. Czasami to nawet budzę się rano i muszę przepraszać ją za jej sny. Dobrze, że ona nie wie, co mi się śni, bo wtedy bym się nie doprzepraszał. Kobieta musi się przyczepić do faceta. No umówmy się, musi. Kobieta ma losową zaczepkę na każdą sytuację. Mają tyle zaczepek i ty kobiety mają przewagę w związku. My też moglibyśmy mieć losową zaczepkę na każdą sytuację, ale nam się nie chce. Jesteśmy zbyt leniwi. No bo trzeba usiąść raz w tygodniu, spisać zaczepki na cały tydzień, na poniedziałek, na wtorek, na czwartek. No się nie chce. Po prostu. Przykład losowej zaczepki z mojego życia. Jestem takim raczej pedantem i moja dziewczyna za tym nie nadąża. No i ostatnio ona zmywała naczynia, no i zostawiła w zlewie jakieś warzywa i pomyje. Sobie myślę, czemu nie, wypomnę jej to. Więc jej mówię, hola hola, a te pomyje to ja mam sprzątać? A dlaczego ty jak robisz pranie, to nigdy nie potrafisz go wyciągnąć od razu z pralki? I ja jestem rozwalony. Ja już nawet nie wiem, o co się chciałem przyczepić. Nawet nie wiedziałem, czy ja w ogóle w tym tygodniu robiłem pranie. Czy kolorowe, czy czarne, czy w ogóle dobrą temperaturę ustawiłem. Nawet nie wiedząc, już po nie to wszystko posprzątałem. Jak wy dziewczyny to robicie? No i takie zaczepki cofają nas przed różnymi głupimi rzeczami. Na przykład ostatnio byłem sam w domu, miałem ochotę na słodkie i był ostatni pasek jej ulubionej czekolady. No i już go chciałem wziąć, ale sobie myślę, a jak mi znowu ma gadać, to już tego nie zjem. 8 marca marcowy wiatr z odświetną miną do miasta wpadł. Wpadł do kwiaciarni przed 8 tuż i kupił bukiet z 1000 róż. I na przystanku przystanął wiatr i każdej pani podawał kwiat.